Mateusz Kaniowski, a teraz czas na kolejny odcinek z serii typowań Fame'u 15. Walk jest bardzo dużo, bardzo ciekawych. I pytanie tylko, jak obstać na przykład taką walkę braci, gdzie mamy debiuty z dwóch stron i jeszcze dwóch na dwóch. Zaraz wam wszystko powiem, jak ja to widzę. Powiem wam, czy Ksajo znokautuje Konopa, będą dwa kupony. Mam nadzieję, że jeden z nich wejdzie to za jak najlepszą stawkę. Natomiast tylko przypominam, dzisiaj wywiady, kanał Mateusz Kaniowski, bo jedziemy na konferencję do Łodzi. Tak więc oglądajcie konfa Fame 15, a teraz pokazuję wam, jak ja to w ogóle widzę. I na dzień dobry, widzicie, kto jest obok mnie, czyli Nefati Brothers, bracia Nefati kontra Wariat Radek i Woźniak Patryk. Panie i panowie, to nie jest łatwa walka do typowania. To nie jest łatwa, bo jeszcze jest 2 na 2. Jedno uderzenie, knockout i nagle jest dwóch na jednego i ta jedna osoba już nie ma szans, to się powtarzało wielokrotnie, więc walczymy do pierwszego odcięcia. I teraz pytanie, jaka jest różnica między Wariatem Radkiem a Patrykiem Woźniakiem? Czy któryś z nich jest lepszy, gorszy? Czy może być tak, że wytrenowani Nefati Brothers po prostu szybko uporają się z jednym, a na przykład jeden z nich będzie bardzo mocny, ale już samemu nic nie zdziała? Ciężko powiedzieć, bookmacherzy bardzo mocno faworyzują Nefati Brothers. Dlaczego? Otóż tak, mówiono głośno na konferencji, że nikt nie chciał z nimi walczyć. Są to tancerze, więc cały czas są w treningu, są bardzo dobrze zbudowani i podobno od dłuższego czasu już trenują, bo wiedzieli, że będą walczyć na jakiejś gali freakowej. Natomiast czy Wariat Radek i Patryk Woźniak coś trenowali? Nie do końca wiemy, jak to wyglądało. Wręcz wiemy, że raczej przychodzą po prostu się przetestować. Mamy lojalność i krew braterską kontra krew znajomych, kolegów, przyjaciół, jak tak zwał. Natomiast to nie jest to samo, jak pójść za brata w ogień. To, co przemawia za nimi, to jest wzrost. Bo 1,70 m na 1,60 m duża różnica, ale 1,79 m na 1,60 m ogromna. Natomiast zasięg rąk też, 15 cm różnicy oraz 20. Natomiast jeżeli chodzi o wagę, będą walczyć tyle samo, a Nefati Brothers wyglądają dwóch silnych gości. Oczywiście jak na swoją wagę, bo zobaczcie, 1,60 m, 66 kg wagi. Całe życie w sporcie, powinni być silni. No i właśnie wydaje mi się, że to tutaj ich premiuje. Myślałem, żeby nie zaryzykować i obstawić na nich, ale drugim typem troszkę więcej zaryzykuję, więc myślę, że wygrają Nefati Brothers, no i wiadomo, wygrają przed czasem. Dlaczego? Ciężko wygrać walkę 2 na 2 w czasie normalnym. Kurs na to 1,30, niewiele więcej możemy wygrać, ale nie ma po co grać na czas regulaminowy, bo to praktycznie nie ma szans. Dlaczego na przykład na The War, kiedy była walka 3 na 3 i nie kończyła się przez pierwszą minutę, jedna z dziewczyn nagle odrzuciła swoją przeciwniczkę, podbiegła do drugiej, strzeliła jej bombę od tyłu i ta od razu padła. I tak samo może wyglądać to tutaj. Uważam, że Nefati Brothers po prostu zwyciężą to. Plus są tam oczywiście takie ciekawe zapisy, że będą walczyć aż do skutku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jamel, Nefati w moim odczuciu wygrają. I drugie starcie to Ksajo kontra Konopski. Wiele osób pyta, dlaczego oni w ogóle walczą przeciwko sobie. Jest duża różnica wieku, duża różnica siły. Wyższy jest Konop o 6 cm, ale czy Mikołaj tylko na tym będzie bazował, że jest wyższy? No nie wiemy, 5 cm różnicy wzrostu. Ksajo ma doświadczenie, Ksajo bardzo dobrze pokazał się z Nitro. Złośliwi mogą powiedzieć, że po prostu Nitro nie pokazał się w tym pojedynku kolejny raz, ale Ksajo po prostu wygląda na mocnego gościa. Dobrze mu poszło, mocno trenuje, ciężko. Myślę, że nie jest to rodzaj tej osoby, która zlekceważy przeciwnika i powie: ach, dobra, wychodzę przeciwko Konopowi, to nie muszę się starać. Myślę, że będzie mocno przygotowany. Różnica wieku jest bardzo ważna, gdyż w takich właśnie okresach życia, jak masz te 16, 18, 19, 20 lat, ciało mężczyzny mężnieje, robi się coraz silniejszy, robisz się coraz twardszy. I uważam, że po prostu w tym młodszym wieku zawodnicy często mają problem, bo jeśli nie mają tej tężyzny fizycznej, którą będzie miał Ksajo. W tym pojedynku widać było, że naprawdę dużo sił wkładał w te uderzenia w Nitro i uważam, że wygra przed czasem z Konopem. Tytuł był, czy będzie knockout? Tak. Myślę, że będzie i nie będzie to trwał dłużej niż jedną lub dwie rundy, właśnie ze względu na to, że Konop nie jest specjalnie wytrenowany, Konop nie trenował pół życia, Ksajo ma już doświadczenie, jakoś mu idzie. Myślę, że Ksajo znokautuje Konopa przed upływem drugiej rundy. I teraz jak możemy to obstawiać? Tutaj, tak jak powiedziałem, Nefati przez KO, TKO, dyskwalifikację lub poddanie, 1,30 i tak sobie gramy. Natomiast tutaj wchodzimy w walkę Ksajo z Konopskim. K1 przypomnijmy. No i kurs 1,08. Nie opłaca się. Natomiast Konop wygra Ksajo wygra przed czasem 1,25. Też nam się nie do końca opłaca. Wygrane punkty też nam się nie opłaca. A więc zagramy zakłady na rundę. I teraz tak. To, że wygra Ksajo w pierwszej rundzie przez knockout, jeżeli zagramy sobie za 200, to możemy wygrać, mamy kurs 2,34, czyli wygrywamy 411 zł. Czy jest to bardzo prawdopodobne? Jest. I dlatego sobie gramy. Przypominam, że mamy kod, gramy 200, bo jeżeli przegracie pierwszy kupon, to pieniądze do Was wracają, żebyście mogli zagrać jeszcze raz. Jak zagracie za drugim razem i wygracie, to pieniądze są już Wasze, tak więc polecam, gramy 200.
Natomiast zagramy to jeszcze raz, że wygra również w drugiej rundzie. Myślę, że do trzeciej rundy walka nie potrwa. I teraz uwaga, 3,50 na to, że Konow wygra w drugiej rundzie. Dokładamy do tego braci Nefatti. I nie gramy już za dwie paki, tylko gramy za 50 zł. Bo jak zagramy za 50 zł, to te pieniądze... Nie za 50, zagram sobie za stówkę. To teraz uwaga, jak zagramy za stówkę, to mamy 400 zł do wygrania i jesteśmy wciąż na plus, bo wkładamy tak jakby 300 zł, mamy 400, czyli wygrywamy, patrząc na to, że pierwszy kupon nam nie wejdzie. Natomiast jeżeli to nam nie wejdzie, wejdzie nam ten pierwszy, to wciąż jesteśmy do przodu i wygrywamy pieniądze. A myślę, że jedno z tych dwóch rozwiązań na pewno powinno nam się udać. Tak więc obstaw. I mam nadzieję, że nam to wejdzie i że będziemy do przodu. Na obu zakładach możemy wygrać koło właśnie 400 zł. Możecie również pokombinować ze swoimi kwotami. Róbcie to tak jak chcecie. Ja tylko mówię jak ja gram. Jeżeli ktoś ma ochotę się wzorować, niech to śmiało robi. Dzięki wielkie za oglądanie. Jutro kolejny odcinek. Wpadajcie na wywiady. Trzymajcie się. Hej!